Lekarz POS przepisze lek na COVID. Rzecznik MZ wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, lek na COVID w przychodni POS. Przygotowujemy rozwiązania. Do końca tego tygodnia mają zostać wypracowane rozwiązania, które umożliwią przepisywanie leku Molnupiravir na COVID-19 również przez lekarzy w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, podał rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Przygotowujemy rozwiązania, powiedział Wojciech Andrusiewicz. Produkowany przez koncern Merck specyfik powstrzymuje namnażanie się koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie. Rzecznik resortu zdrowia zapytany we wtorek o to, ile jest w Polsce dawek leku Molnupiravir, odpowiedział, że w tej chwili mamy kilkanaście tysięcy sztuk tego leku w Polsce. Lek Molnupiravir trafił do stacji Dializ I w granicach 3000. Sztuk zostało rozdysponowane pomiędzy stacje dializ oraz szpitale hematoonkologiczne. Tam, jeżeli trafia pacjent i został zdiagnozowany jako pacjent covidowy, od razu dostał dyspozycję zażywania tego leku, podał Wojciech Andrusiewicz. Wziąwszy pod uwagę niewielką ilość, przede wszystkim chcieliśmy skierować ten lek do pacjentów najciężej chorych, wyjaśnił. Zapytany, czy i od kiedy lekarze pierwszego kontaktu będą mieli uprawnienia do przepisania medykamentu zapowiedział że odpowiednie rozwiązania pojawią się w ciągu tygodnia W tej chwili przygotowujemy rozwiązania one do końca tego tygodnia zostaną wypracowane by również lekarze pozmogli ten lek zapisywać poinformował Wyraził jednak zaniepokojenie związane z sygnałami o nieprzyjmowaniu pacjentów z diagnozą COVID-19 w placówkach pozycja. Czasem mamy problem z lekarzami POS, wyraził się Andrusiewicz. Andrusiewicz, niektórzy lekarze POS unikali chorych z COVID-19 w ostatnim czasie, jeżeli stwierdziliśmy, że pacjent przed okresem szpitalnym powinien być zaopiekowany przez lekarza POS. Niektórzy lekarze poz odpowiedzieli, że oni chorych pacjentów przyjmować nie chcą, wskazał rzecznik resortu zdrowia. Molnupiravir to doustny lek firmy Merck. Podawany w formie tabletek powstrzymuje namnażanie się koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie. Od początku stycznia jest stosowany w Polsce. Obecnie środek jest podawany chorym z upośledzoną odpornością.